A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2. Jesteśmy na zlodowaciałej wyżynie, na koszmarze w tym momencie. Kwestik pierwszy tutaj z Szenkiem zrobiony. Teraz mamy uwolnić barbarzyńców, tylko że przy okazji tak się rozglądam za tą lokacją poboczną, czyli za portalem, tak? Dlatego nie biegnę tak w linii prostej od fortyfikacji do fortyfikacji, żeby szukać klatek, tylko jeszcze tak wypatruję trochę tego portalu. O, tu będzie ostrozębny pogromca. Dobra, to jest ważna istota. Zawsze staramy się ją zabić. To ma zwiększoną szansę na lepszy lód taki. Kamienną skórę, naprawdę. Ma. Piątkowa szybkość. A, powiedzmy. Jakoś specjalnie szybki to on nie jest. No, unikatowy miecz olbrusimy jakiś, albo buławę. No dobra, skoro się mamy w przyszłości na te buławy przestawiać, to buława też by mogła być, no ale nie ma. Dobra, wypuszczamy pierwszą grupkę barbarzyńców. Siedzą uwięzieni z jakimiś giermkami śmierci tutaj jeszcze. Dezerterzy może jacyś. Giermkowie śmierci. Zostali uwięzieni, później mieli zostać straceni pewnie. Zostali straceni wcześniej niż było to planowane. O! Mniejszy talizman ekstra, mamy na niego miejsce. Nie bardzo, to wypiję sobie fioletową miksturkę. Ale w tymi moimi wcześniejszymi postaciami, którymi robiłem serię, to chyba tak tych mikstur fioletowych nie olewałem jak teraz, co? Dobra, przejdziemy sobie środkiem, żeby zwiększyć szansę na to, że zahaczę wzrokiem ten portal. O, najemnik awansował, odporności 70, a na trucizny 75. Ekstra. Musimy go ścignąć, ale to jak ten zwój od Malach dostaniemy, to go ścigniemy z odpornościami. Tak solidnie. Dobra, damy mu miksturkę, niech ma. Jakieś okrzyki zapodamy. I idziemy dalej. No właśnie, muszę wypatrywać tych białych, lepszych przedmiotów, ale... Nie no, myślę, że nie ominąłem żadnego ważnego białego przedmiotu, z którym moglibyśmy coś zrobić. Siódmy level mamy z najemnikiem. Pierścionek trzeba zabrać na bank. Ostatnio transmutowaliśmy 3 pierścienie w amulet. Teraz zbieramy na nowo. I... Trzeba zniszczyć tę siedzibę, bo będą się tu produkować cały czas. Tylko żebym nie zapomniał o tym pierścionku, bo tak mnie odciągają od niego tutaj. Widzę. Kurde, nie mogę trafić w nich. Uniki mają procarze. Oj, przydałaby się obszarówka u tego barbarzyńca. Jakaś trąba powietrzna teraz, coś tak. No, ale nie ma łatwo. No, z trąbą powietrzną by mi się chyba ciężko grało, na Helu tam później zwłaszcza. Bardzo kosztowna taka trąba w manie jest. Jakieś naprawdę solidne wykradanie by trzeba było mieć. Procentowe. Niezłą celność, żeby to działało. Kurde, jakoś ciężko mi idzie, ale oni chyba mają to odporność na obrażenia fizyczne, nie? Że to druzgocące też jakoś tak gorzej wchodzi. Dlatego mi się z nimi tak ciężko walczy. O, te impy jeszcze odchodzą. Okej. No, jest dobrze.
Czy to są kolejne fortyfikacje? Tak, to są kolejne fortyfikacje. Pytanie, czy ominąłem ten portal? Chyba nie. Jak szedłem środkiem. Tu mamy kolejnych barbarzyńców do uwolnienia. Druga grupa. Już, już. Okej. Jaką ja mam szansę, że trafię w tego A nie, tutaj jest szansa na trafienie zabarykadowanej wieży. Ale czemu? Ja ostatnio biłem tego gościa. Musiałem kliknąć jakoś w wieżę chyba przez przypadek. Dobra, przejdziemy się jeszcze tutaj. Ale nie, tutaj żadna klatka już się chyba z prawej strony nie zmieści. Najemnik, naprawdę. Świetnie mu się to ogląda chyba. Chodź tu. Chodź tu, gościu, zabijemy ich. No. Dobra, olać ich w takim razie, bo przecież... Pójdziemy sobie tutaj zobaczyć, czy jest jeszcze jakaś klatka. Nie ma. Najemnik przyjdzie? Przyjdzie. No, stanowczo mają jakąś odporność na obrażenia fizyczne. Te tempo głowy. Widać, że nawet jak wchodzi to druzgocące, to tak w sumie takie osłabione jest. Tutaj zobaczę. 78% szansa na trafienie takiego procarza. Słabo. Jest klatka ostatnia. Super. Czyli jeżeli chodzi o barbarzyńców, to już mamy luzy. Jeszcze ten portal fajnie by było sobie znaleźć jednak. Chciałbym. Dobra. Może najpierw zaczniemy od siedziby demonów. Tak strategicznie bardziej. Oho, mieczek się psuje. No, trochę mnie tu klepią, co? Chodź za mną! Aha, oni jeszcze tam nie wyszli wcześniej. Bym ich tak zostawił w tej klatce i by nie wpadli sami na to, że mają z niej wyjść. Dobra, no to musimy się wrócić. Zębata gwiazda. O, mam miksturkę, no to jeszcze się nie wrócę. Kluczyków mamy full, widzę. Dobra, teraz się wrócę. To Kaina na speedzie. O, speed przeminął. No dobra. Zobaczymy, jak sobie cenią dwa punkciki do fanatyzmu. 30 tysięcy. Talizmanik 8 do życia. 8 do życia, tak? 8 na jeden slocik, tak jak tutaj. 15, 10, 17, 9 i odporność na ogień. No nie, za mało chyba, co? No nie ma miejsca na to wszystko. Tutaj mamy odporność na błyskawice 3%, bardzo słabe to jest. Jakąś lepszą odporność bym chciał w ten slocik też. Na razie zostawię, bo błyskawic to nie mamy wymaksowanych. To wyrzucę po prostu. Pierścionek wpadł. To sobie go zostawimy. Nie odbieramy run. Niech on tam je trzyma dla nas, Quelkek, dobra? Ja nie mam miejsca na te runy. Jak będą potrzebne, to je odbierzemy. Jak tam zabiją najemnika, to chyba możemy go wskrzesić u Tyraela cały czas, nie? Ważne, żeby w tego Quelkeka nie kliknąć przez przypadek. Bo to by było smutne. Dobra, wypiję te fioletowe przecież, no. Zobaczymy, zrób zbrojkę, zreperujemy się. Nope. Odnowimy sobie buławę. No i wracamy.
Zlodowa ciała wyżyna ciąg dalszy. Szukamy tego portalu. Tak idę środkiem cały czas. Znajdę ja ten portal, czy nie znajdę? Tu gdzieś będzie? Nie, no. Zniszczmy tę siedzibę demonów. Ale oberwałem mocno. W głowę. Od tempo głowa w głowę oberwałem. Jeżeli ominę ten czerwony portal, no ale nie powinienem, no to jakby... O, jest, dobra, widzę go na mapce. Chciałem powiedzieć, że jeżeli go ominę, to się chyba nie będę już wracać, żeby go szukać, ale widzę na mapce coś takiego czerwonawego się pojawiło, no to musi być to. No to fajnie by było po tę złotą skrzynkę iść, pod warunkiem, że nie będzie kłopotliwego minotaura z toporami. Jakiegoś bossa z nie wiadomo czym. Uwaga, wchodzimy. Abaddon jest pierwszy. Abaddon. Abaddon, oczywiście. No, ostrożnie. Niby są te mosty, ale... Kurde, z tymi minotaurami to... Dobra, mamy łuczników jakiś. Nawet boss na starcie jest. To dobrze. To jest pewnie lokacja troszkę wyższego poziomu niż ta zewnętrzna. Są duchy. Najemnik dostanie miksturkę. Musimy uważać. Co, już mi się skończyły mikstury? Dobra, podnieśmy je. Leczenie, jedno leczenie wypiję. Zbroja z wężowej skóry, no to nie jest trzeciopoziomowe, ale widzę, że fajne rzeczy tu mogą dla nas lecieć. Nie podoba mi się ta klątwa. Najemnikowi też się pewnie nie podoba. Dwie miksturki mamy, mamy więcej, dobrze. Jedną łyknę lepiej. Idziemy dalej. Balrog. Już Holnut Pass. Musimy ich tu powstrzymać. O, dzień dobry. Nie chciałem się wbijać w te duchy, żeby mi many nie spalało, i tak mi sięgnęły. Co tu jest? O, zaklęty ogień, ale to spokojnie. Damy radę. Pyk. Coś tam wypadło fajnego? Może tutaj wypadnie ta nasza tyraniczna maczuga biała. Gdzieś w Abaddonie. Pierścionek jest na razie, bojowa laska, rogaty hełm, zobaczę. Nope. Ta bojowa laska, nie ma tu jakiegoś swój miejskiego portalu, wolałbym identyfikację. Jestem przeciążony. Dobra, idziemy. Boss jakiś? Nope. Zwykły Balrog. I łucznicy. Może ze złotej skrzynki poleci. Tyraniczna maczuga. Z trzema slotami od razu. Taka wysokiej jakości, 15% do obrażeń. Ale byśmy mieli maczugę wtedy potężną. To już bez mrugnięcia okiem bym się przerabiał na buławy. Czy pod buławy. Pod obuchy. Zbroja z wężowej skóry znowu. No taka trzeciopoziomowa jakby poleciała. Z dwoma albo trzema slotami to już byśmy chyba nad nią popracowali sobie fajnie. Runiczne berło też by trzeba było sprawdzić. Runiczne berło akurat możemy sprawdzić, bo nie jest magiczne. Święty wstrząs eteryczny, nope. Załatwimy szkielety. W każdym razie minotaurów z toporami żadnych tu już nie będzie. Także luzy mamy, przynajmniej w Abaddonie. Zobaczymy tam później jeszcze. Okej.
jakieś okrzyki. No, ta złota skrzynka, niedługo chyba powinniśmy ją dorwać. Kruczy lód by mi się przydał, tak, jeżeli chodzi o tę moją celność. No, kruczy lód to też tak bardziej, gdybyśmy chcieli przy mieczach jednak zostać, nie? Bo tam daje jeszcze zręczność. Zręczność jest dla mieczy potrzebna. Topaz bez skazy, tak? Dobra, niech będzie. A duży ten abaddon mi się wydaje. Ale pewnie po prostu wolno się przemieszczam. Dobra, najemnik dostanie miksturkę. Jeszcze jedna wypadła, ametyst bez skazy też trzeba wziąć. Ametyst bez skazy. Dobra, zróbmy tak na razie. O, 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 jest identyfikacja. Weźmy to, sprawdźmy. O, słabe. Dobra, to nam wiele wyjaśnia i pozwoli tutaj jednak jeszcze zostać w tym abaddonie. Ile tu tego jest? Lekkie... No nie mówcie, że to... To jest palec goblina? No i chwilka, bo jeżeli to jest palec goblina... Nie uniosę już nic więcej. Ej, no to jest palec goblina. No cóż, no... No co ja wam mogę na to powiedzieć? W takim wypadku... Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle czerni robić. Niech ja się zastanowię. 35%? Nie, jak to tam było? Nie, 25%. 35% to było w twarzy Wilhelma, tak? 25 plus 15 ze zbroi, gdybyśmy tego uma wykorzystali. 8 mamy w rękawicach. Nie wiem, czy jest sens w ogóle robić broń z luzgocącym uderzeniem. Czy nie lepiej iść jakoś w celność i obrażenia w broniach wtedy? Czekajcie, no jeszcze się upewnię na 100%, ale to palec goblina, nie? No, palec goblina, no. Ejku, siła, zręczność spada, skuteczność spada. No, ale druzgocące uderzenie 25%. Przecież to masakra jest. To nas ustawia na hel praktycznie. Pod warunkiem, znaczy tak ofensywnie, nie? Przeciwko istotom, które nie mają niewrażliwości na ataki fizyczne, oczywiście. To można by apnąć na poziom drugi, na bank. 52% poprawiona obrona. Ile tam max mogło być? To wszystko jedno, nie? Tu by trzeba było podnieść obronę. Ale łatwa ta gra, nie? Ale łatwe to Diablo. No dobra, no palec goblina poleciał, no. To muszę przemyśleć dobrze. Przecież no miejsca nie ma na to wszystko. No bo słuchajcie, w takim wypadku musimy zrobić coś takiego. Przestajemy zbierać te biżuterię do craftu. Ja zrobię tutaj ostatnią transmutację. No po prostu, no nie ma miejsca. No bo co, jak ja teraz te buty zdejmę, przecież ja nie będę mógł trafiać w tych wrogów.
77%. 72%. Straszna lipa. No ale no ja to muszę nosić. Dobra. Robimy tak, sprzedaję to. Jeja. Jak to zrobić? Szybkość ruchu nam spadnie. To mnie akurat nie boli zbytnio. 20. Normalnie palec goblina wpadł. Dobra, robimy tak. Dajcie mi się tu ogarnąć troszeczkę, bo to jest teraz ważny moment. Zrobimy tak. Wyrzucimy te miksturki. Amulet. Jeden do siły. Słaby. Jakaś tam coś tam zwiększona wytrzymałość. Słaba. Ja przestaję te biżuterię zbierać. Bo już mnie to zaczyna pomału... Może nie męczyć, może nie irytować, ale tak... Jak się robi serię i trzeba często coś przekładać, żeby jakieś pierścionki stransmutować, to jest takie dla co niektórych męczące do oglądania może być. Coś tu możemy pozrobić? Nie. Dobra, moja ściąga z runami. Gdzie ja to wszystko mam tutaj? Rzadki pancerz, nope. Unikalny pancerz, Tal Shael. Tal Shael, doskonały brylant. Mamy Tala? Mamy. Tal Shael na pewno miałem, doskonały brylant. Tal Shael, gdzie jest mój Shael? Tutaj są Shaele, dobra. Tal Shael, doskonały brylant. Obrona 33. Obrona 74. Dobra. Znowu się trochę miejsca zrobi dzięki temu. No, potrzebujemy tych run. Czyli potrzebujemy miejsca. Tu mamy skuteczność. Kurde, jakby tak... Będzie ten zwój od Malach. Zobaczymy, jak my z tymi odpornościami będziemy stali. Może jednak, bo wiecie, bo to druzgocące uderzenie fajne, ale to jeszcze trzeba trafiać. Dobra, niech to tak będzie na razie. Te tchule. Dobra. Jeszcze tutaj są miksturki, dobra, weźmy je tu. Nie mogę. Okej, odnowimy naszą buławę, znaczy odświeżymy. I co, wypróbujemy palec goblina. Kurde, ta celność to będzie rzeźnia, no ale... Ale bossów z takim druzgocącym teraz to będziemy jechać ostro. Bardziej się martwię o te białe istoty. Dobra, w każdym razie obrona wzrosła, fajnie. Siła nam spadła, musimy uważać na tę siłę. Siła i zręczność tam spadła. Mamy 20 tutaj, 5 punktów w zapasie, to jest istotne. Dobra, niech to na razie będzie. Troszkę się zwolniliśmy, jeżeli chodzi o szybkość przemieszczania się, ale to nic. To nic. Dobra, coś mnie tutaj spowalniają. Musimy coś zrobić ze skutecznością ataku. Najlepiej jakiś pierścionek. Dobra, rubin zwykły taki. O, szmaragd bez skazy musimy mieć, bo to wiadomo, kamienie, widzicie, przed chwilą się przydał. Doskonały kamień do ulepszenia butów. Dobra, niech będzie ten zwój identyfikacji. Złota skrzynka zaliczona. Idziemy stąd.
O, jestem wolniejszy. Teraz, ale to nic. To akurat najmniej ważne, jeżeli chodzi o te buty Sander. Tamta skuteczność to jednak fajnie się sprawowała. No ale truzgocące uderzenie 25%. Jeżeli byśmy te zbroje z umem zrobili, to by było 40%. 48% z rękawicami, to ja nie potrzebuję truzgocących uderzeń w broni szukać, zwłaszcza, że to by trzeba było w dwóch, żeby to jakoś fajnie działało. To już by wystarczyło w zupełności. I trzeba by było punktowo obrażenia szukać, jakąś skuteczność ataku, szybkość ataku. Jakieś inne słówko może. Muszę to przemyśleć. Bo ten palec goblina trochę mi namieszał w głowie teraz. Oczywiście tak pozytywnie, no bo to są świetne buty. Olejowa mikstura, dobra. Czyli na tej lokacji wszystko, doszliśmy tutaj do końca. Będziemy z tym oko głowem, czy jak on tam walczyć. I zmienimy lokację. Na kolejnej lokacji też będzie ten portal czerwony. Abaddon był pierwszy, druga lokacja. Co tam była? Jaka to była druga lokacja? Ciężka tarcza. O, zaraz zabijmy tego gościa. Jest już sługa od okogłowa. No nie, dodali mu spalenie many. A ja trafić nie mogę teraz bez tych butów. Ale spoko. Guzgocące, jak to wchodzi. Jak zaczynam trafiać, to jest masakra. No, ale i tak... O! No, to teraz to lepszych butów to nie może być. Chyba, że jakiś jeździec rzezi by wpadł. No, ale to nie z ciężkich butów. Ja tego nawet nie będę podnosić przecież. Bo po co? Basinet, kradnij czaszka, tak? To było z basinetu? Nie, kradnij czaszka to był ten otwarty hełm drugiego poziomu. Basinet to był ten... ten ciemny taki, jak to się nazywało? Ten taki czarny hełm, nie? To było chyba to... Dobra, co my tu mamy? Za wrogów tym razem. Są ci procarze cały czas. Ogólnie ciągle istoty, w które ciężko nam będzie trafić. I to życie mi pomału zjeżdżają tutaj. Kolczasta maczuga. No właśnie, właśnie to trzeciopoziomowe potrzebujemy. Czyli tyraniczną. Chyba, żebym przy tych mieczach teraz został. Kurczę, no teraz mam dylemat. Miecze, to od razu tę zręczność bierzemy, to też nam celność poprawia. No to nie znaczy, że do buław też bym nie mógł zręczności troszkę sobie wziąć. Dobra, skupiamy się na razie tutaj na tych lokacjach, bo widzę, że ciągle mamy do czynienia z takimi strzelającymi upierdliwcami, no. A to Sługus jest w ogóle. Tym. Z multishotem, nie? Z seryjnym strzałem. Dobra, weźmy sobie leczenie, manę. No stojżysz. O, odcinek w ogóle trzeba kończyć, widzę. Tak się zaabsorbowałem tym palcem goblina, tak myślę cały czas o nim. Myślę nad strategią rozwoju naszej postaci, tak pod hel. I mi tutaj czas umyka. Zaraz to ogarnę. Jest tu jakieś leczenie, jest jedno, drugie. Dobra, tutaj kończymy odcinek, w następnym odcinku idziemy dalej. Także trzymajcie się, na razie.